rzadko robi odcinki o zaginięciach, ale ta sprawa zdecydowanie różni się od innych. Ta sprawa jest tak tajemnicza, że nawet swojego czasu internauci podzielili się na dwa obozy. Istnieją dwie odrębne grupy, na których pojawiały się skrajnie różne opinie i teorie. W tej historii w przestrzeni publicznej jest jednak wiele niedopowiedzeń, wygładzania, idealizowania. Niektóre sprawy poruszone w tym materiale będą mogły budzić mniejsze lub większe kontrowersje. Wszystko co powiem, a czego jestem pewien, wyraźnie zaznaczę. Podobnie kiedy będę mówił o rzeczach prawdopodobnych lub takich, co do których nie mam pewności. Prosiłbym również, abyście wy widzowie wstrzymali się z ostrymi, jednoznacznymi komentarzami. Bo jak mawiał klasyk, wszyscy są święci, kiedy mówią o grzechach kogoś innego. A jeśli ktoś z was posiada jakąkolwiek informację dotyczącą zaginięcia Klaudii Jarneckiej, niech skontaktuje się z policją. Jeżeli nie chce tego robić, może do mnie na przykład anonimowo napisać maila. Ja takie informacje również przekażę anonimowo. Zaczynajmy historię zaginięcia Klaudii Jarneckiej. Klaudia Jarnecka urodziła się 14 marca 2001 roku, więc w chwili zaginięcia miała 20 lat. Na co dzień mieszkała i pracowała w Berlinie razem ze swoją mamą, panią Beatą Jarnecką. Kobiety miały mieć bardzo bliską relację, choć jak przekonamy się później, Klaudia miała bardzo dużo tajemnic. Około miesiąca przed zaginięciem dziewczyna przyjechała do Polski celem zrobienia prawa jazdy. Przynajmniej według oficjalnej wersji. W praktyce nigdy kursu nie rozpoczęła. W każdym razie zamieszkała u wujka w miejscowości o nazwie Ługi Górzyckie. To niewielka osada licząca według danych z 2009 roku niewiele ponad 200 mieszkańców. Położona niecałe 6 km od Kostrzyna nad Odrą i około 17 km od Słońska. Jeśli chodzi o ten okres, to najprawdopodobniej nie był to jej czas. Po pierwsze, relacje z wujkiem, u którego zamieszkała, mogły nie być najlepsze, a na pewno nie zawsze najlepsze, o czym świadczy fragment ich kłótni, który został nagrany najprawdopodobniej przez samą Klaudię i wyciekł do internetu już po jej zaginięciu. Bo dostałabyś ci mówię, bydło! Nie masz tutaj ja nie napierdam! Jesteś fałszywą świnią! Zobaczysz, dzisiaj się tu nie ma! Kilka tygodni przed zaginięciem dziewczyna poznaje chłopaka imieniem Sebastian. Jak się później okaże, to z nim odbędzie ostatnią rozmowę telefoniczną, ale do tego jeszcze wrócimy. Sebastian z kolei pozna Klaudię z mężczyzną imieniem Damian, czyli de facto ostatnią osobą, która widziała Klaudię przed zaginięciem, ale do tego jeszcze wrócimy. W czwartek 21 października 2021 roku o godzinie 3 nad ranem Klaudia spotyka się właśnie z Damianem i Sebastianem. Znajomi spędzają czas wspólnie m.in. w barze w Słońsku, gdzie odbywa się impreza. W zasadzie to jest zajazd o nazwie Hubertus położony przy głównej drodze. Później Sebastian wraca do domu, a Klaudia Jarnecka zostaje z Damianem S. i ma spędzić czas u niego. Aż do rana. Kiedy to około godziny 10 jadą razem do oddalonego około 6 km przygranicznego Kostrzyna nad Odrą. Później Klaudia z kolegą jeżdżą samochodem po Słońsku i okolicy, nie dzieje się nic niezwykłego. O godzinie 14 dołącza do nich Sebastian i spędza z nimi czas do godziny 16, po czym udaje się do Szczecina. Dziwne rzeczy zaczynają im się dziać dopiero około godziny 18. Dokładnie 17.53 Klaudia próbuje skontaktować się z Sebastianem i ze swoją przyjaciółką. Żadny z nich nie odbiera telefonu. O godzinie 17.54 Klaudia przy użyciu aplikacji Messenger kontaktuje się ze swoją matką. Kobiety rozmawiają 2 minuty i mimo, że jest to wideorozmowa, to Klaudia ma odwróconą kamerę. Także i mama, pani Beata, widzi deskę rozdzielczą samochodu Damiana, a nie twarz córki. Podczas rozmowy Klaudia informuje mamę, że jest ze znajomymi. To, co mogło wydawać się dziwne, to pytanie Klaudii, czy partner pani Beaty jest obok niej, a następnie prośba o pokazanie go. Dlaczego chciała to wiedzieć? Czy chciała coś powiedzieć bez jego obecności? Dziś trudno zgadywać. O godzinie 17.56 Klaudia wysyła do mamy bardzo niepokojące wiadomości. Nie zdąży już. A na co? Na zachód słońca? Słońce stało. Kobieta stwierdza nagle, że ktoś potrzebuje pomocy. Według relacji mężczyzny miał stwierdzić on, że pojadą pomóc, tylko najpierw zatankują. Na co Klaudia miała odpowiedzieć, że nie ma na to czasu, po czym zostawiając torebkę w samochodzie, trzymając tylko telefon, wysiada z samochodu i polami zmierza, w zasadzie biegnie, w kierunku stawów i przepompowni. Chwilę później, około godziny 18, Klaudia jeszcze nawiązuje połączenie trwające 1 minutę i 18 sekund z Sebastianem. To jest ostatnia rozmowa telefoniczna. Później jej telefon zostaje wyłączony lub wyłącza się, a sama Klaudia Jarnecka przepada bez śladu.
Jeśli chodzi o Damiana, tego, który został zdezorientowany w samochodzie, w wywiadzie do programu Alarm powiedział, że nie bardzo miał co zrobić po nagłym wybiegnięciu dziewczyny. Stwierdzi, skoro dziewczyna chciała wyjść, to co, miałem ją gonić, miałem ją głuszyć? Trudno się z tym nie zgodzić. W każdym razie Damian próbował odnaleźć Klaudię. Jego zamiarem było pojechać z drugiej strony tych pól i odebrać stamtąd Klaudię. W międzyczasie jeszcze zatankował samochód oraz uzyskał numer telefonu do Jarneckiej od Sebastiana i próbował się z nią skontaktować. Jednak jej telefon był już nieaktywny. Kolejnego dnia, czyli dokładnie 22 października 2021 roku, matka, według tego co mi powiedziała, po raz pierwszy skontaktowała się z policją celem zgłoszenia zaginięcia. Funkcjonariusz miał stwierdzić, że zbliża się weekend, że kobieta jest dorosła i pewnie się znajdzie. Oczywiście matka nadal wypytywała wśród znajomych, aż wreszcie 24 października 2021 roku, czyli 3 dni od zaginięcia, oficjalnie zostało przyjęte zgłoszenie oraz oficjalnie ruszyły poszukiwania. Mimo dużego zapału na początku szeroko zakrojonej akcji, nie udało się natrafić na żaden ślad. To bardzo istotne, że dosłownie na żaden, bo 2,5 tygodnia później w miejscu, które było już przeszukiwane, odkryto ubrania należące do zaginionej. Ubrania miały być stosunkowo czyste i wyglądały na podrzucone. Co więcej, osoba, która je znalazła, miała tą drogą często przechodzić i nikt wcześniej niczego takiego tam nie widziała. Jakby jeszcze tego było mało, to nie był komplet ubrań, które 20-latka miała na sobie w dniu zaginięcia, a wśród znalezionych rzeczy był czarny sweter zapinany na guziki, który nie należał do Klaudii. Zresztą był w rozmiarze XL albo XXL, a zaginiona nosi rozmiar XS. Więc po co ktoś podrzucił te ubrania? Nagłe dziwne zachowanie, impreza, która trwa od 3 rano do godziny 18, wideo rozmowa, podczas której nie pokazuje twarzy, to nie są normalne zachowania. Tak pomyślałem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tej historii i się nie myliłem. Dość szybko odkryłem, że Klaudia była po prostu najprawdopodobniej osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Już sam fakt imprezy, która trwała od 3 rano do godziny 18, był oczywisty i to się potwierdziło. Klaudia w momencie zaginięcia była pod wpływem nielegalnych środków. Podobnie zresztą zakładałem cel wizyty w Kostrzynie o godzinie 10 rano i tutaj również uzyskałem potwierdzenie, że Klaudia wraz z Damianem dokonali tam zakupu używek, które zapewne spożywali w ciągu dnia. Fakt niepokazywania twarzy sugeruje, że nie chciała pokazywać mamie, jak wygląda. Wiele godzin przyjmowania takich substancji może powodować lęk czy niepokój. Taki człowiek może często unikać pokazywania się postronnym osobom. Wiemy również, że z kimś pisała w czasie rozmowy, jednak pisanie z kimś nie wyklucza pokazywania twarzy. Dlaczego uważam za istotne brak chęci pokazywania twarzy? Ponieważ może to świadczyć o kiepskim stanie psychicznym w trakcie rozmowy, co niedługo później zresztą mogło być przyczyną nagłego opuszczenia pojazdu i udania się biegiem przez pola. Na jednej z facebookowych grup o nazwie Śladami Klaudii Jarneckiej znalazły się skopiowane wypowiedzi osób, które były z Klaudią w Holandii. Klaudia w Holandii była jeszcze przed Berlinem i wyjechała tam podobno celem odstawienia narkotyków. Cały wpis znajdziecie na grupie, ja zacytuję tutaj fragmenty. Pisownia oryginalna. Na samym początku było bardzo dobrze. Klaudia była zadowolona. Opowiadała, że zaczęło jej się podobać w pracy. Lubiła poznawać okolice, zachwycała się i tak dalej. Spędzała czas ze swoją współlokatorką i było w porządku. Później ja wyjechałam na wakacje, ale miałyśmy stały kontakt. Dała mi też pod opiekę swojego kotka i zdawała się być szczęśliwa, że może się czymś zająć, bo miała ten problem z narkotykami. Pewnego wieczoru miałyśmy rozmowę telefoniczną i Klaudia była inna. Nie chciała włączyć kamery i jak rozmawiałyśmy, mówiła, żebym pomogła jej załatwić transport do Polski. Mówiła, że nawet może być taksówka, byle teraz. Opowiadała dziwne rzeczy, że coś widzi, słyszy. No mówiła bardzo nieskładnie. Gdy pytałam, czy coś brała, unikała tematu i prosiła tylko o pomoc w powrocie do Polski. Zakończyła rozmowę na tym, że już wszystko załatwiła i mama po nią przyjedzie. Mama po Klaudię nie przyjechała i w ogóle się nie przejęła. Następnego dnia lub kilka dni później dowiedziałam się, że wróciła do Polski i miałyśmy tylko kontakt na Snapchacie w postaci zdjęć. Druga relacja. Ona była tu 1,5 miesiąca, pracowała tyle, co ją znam. I było to lato, 25 lipca wyjechała, a przyjechała tutaj, żeby przestać brać narkotyki. I tutaj też była trochę nieciekawa sytuacja. Klaudia wzięła jakieś narkotyki, nie wiem skąd, nie wiem, bo nie mieszkałam z nią i zrobiła bałagan, że 40 osób stoi przed domem, że ktoś chciał wejść w biały dzień. Robiła zdjęcia, pokazywała, że ludzie tam stoją, a na zdjęciu nikogo przed domem nie było. Sprawdzana była kamera przed domem, nic nie było, a tam miała jakąś schizę. Czy Klaudia mogła na przykład handlować narkotykami? Na grupach możemy znaleźć taki oto screen rozmowy pani Beaty z córką. Mami, to prawda, że ktoś z Kostrzyna dał ci narkotyki do sprzedawania?
I tutaj komentarz Klaudii. Ja wypierdalam w tym tygodniu same wyjeba. To zapewne jedna z teorii. W tej sprawie dziwne jest również zachowanie rodziny. Zazwyczaj bliscy podejmują każde możliwe działanie, aby odnaleźć osobę zaginioną. Tutaj mama ewidentnie poza jednym programem Alarm na TVP czy zaangażowaniem na początku poszukiwań unika mediów czy propozycji pomocy. Znalazłem taki wpis odnośnie tej sytuacji. Gdy zaproponowaliśmy darmową pomoc i sprzęt WSR na poszukiwania, rodzina kazała mi czekać, bo chcieli najpierw raport od swoich detektywów. Nie poczekałam i złożyłam propozycję policji, która z tego skorzystała od razu. Od paru tygodni mieliśmy pomysł, aby zainteresować sprawą Rutkowskiego. Tak, wiem, co napiszecie. Ja też znam wiele spraw, gdzie nic nie zostało wyjaśnione. Ale zawsze usłyszała o nich cała Polska. Sami powiedzcie, kto nadaje się w takie towarzystwo i zmowy milczenia, jak nie Rutkowski. Rozmawiałam z nim i zgodził się na pomoc, ale nikt z rodziny nie podjął zainteresowania, aby dopełnić formalności. Ba, aby w ogóle porozmawiać. Ja naprawdę nie będę latać i prosić rodziny o zgody na poszukiwania i inne działania. Skontaktowało się ze mną paru dziennikarzy, z którymi rodzina też nie chciała podjąć rozmów. Ja również próbowałem rozmawiać z mamą Klaudii, częściowo mi się to udało. Niestety, pomimo starania się być możliwie najbardziej delikatny, zadając pytania, w pewnym momencie pani Beata przestała odpisywać. Ja również nie chciałem być nachalny, jednak takie zachowanie jest dość osobliwe w takich sytuacjach. Wiadomo, że Klaudia przed zaginięciem była w coraz dziwniejszej sytuacji. Przestawała ufać znajomym, dochodziło do sytuacji, w których sprawdzała ich telefony, miała problemy finansowe. Przestawała utrzymywać relacje z jedną grupą znajomych na rzecz drugiej. Możemy o tym przeczytać z jej wiadomości na kilkanaście dni przed zaginięciem. Masakra, muszę wziąć na rzut, żeby dług spłacić. Nic Patryk nie sprzedał do wujka, wujek powiedział mojej mamie. Znów mnie poszarpał i śniaków mam od ch**a. Masakra się dzieje u mnie, nieważne. Ale ja już z nikim się prawie nie widuję, tylko Daniel, Kacper i Patryk, z tobą też rzadko. Gdzie ma znajomych? Jak mnie ludzie nie znają, na serio urywam kontakt, wyjebane mam w te kupy. Zacznę też pierdolić, to i muszę opadną. Chcesz, myśl sobie co chcesz. Mam taki rozpierdol na głowie, że aż gościu mi kazał wyjść i pochodzić. Chcę już wyjechać, usunąć tego FB i inne śmieci. Wyjebać się na wszystko. W każdym razie okoliczności zaginięcia Klaudii Jarneckiej czynią tę sprawę jedną z największych zagadek kryminalnych ostatnich lat, a cisza wokół tej sprawy jest wręcz absurdalna. Bo dziewczyna ginie w środku dnia, praktycznie na oczach zdezorientowanego kolegi. Kawałek dalej, w kierunku, w którym szła Klaudia, znajdowali się robotnicy, którzy już jej nie widzieli. Nie doszła do tamtego momentu, więc albo zniknęła wcześniej, albo gdzieś skręciła. Dziwne wiadomości wysyłane do mamy, choć słowo dziwne jest bardzo delikatnym ujęciem problemu. Są one szalenie niepokojące. Jedynym racjonalnym ich wytłumaczeniem wydaje się to, w którym Klaudia chciała napisać do kogoś innego, zamiast słońce stało, Słońsk stawy. A kurwa miało być wyrazem frustracji z powodu pomyłki. Jednak to tylko przypuszczenia, a nie zawsze to, co nam się wydaje racjonalne, jest rozwiązaniem. Wreszcie, kto i dlaczego podrzucił jej ubrania? Czy to zacieranie śladów, czy jakiś mroczny żart sprawcy? Zdarzały się sytuacje, że sprawcy podrzucali ubrania np. w okolicach zbiornika wodnego, a tutaj po prostu ktoś położył je na polu. Ubrania, które w dniu zaginięcia miała na sobie 20-latka. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie. Jestem ciekaw waszych teorii. Link do grupy o zaginięciu Klaudii znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Jeżeli ktokolwiek z oglądających posiada wiedzę na temat zaginięcia Klaudii Jarneckiej, powinien skontaktować się z policją.